Nazywam się Michał Adamek i przez godzinę będę układać kamienie. Publicznie. Brawo. Nie, tak naprawdę. Przeprowadzę pokaz zakładania akwarium naturalnego, czyli odwzorowania natury i najpiękniejszych aspektów za pomocą naturalnych materiałów. Roślin, korzeni, kamieni, podłoża. Nature Aquarium swoją kolebkę ma w Japonii. Stamtąd się wszystko wychodzi. Prekursorem i ojcem, założycielem tego stylu jest Takashi Yamano, już świętej pamięci. Wybitny akwarysta, fotograf, twórca tego wszystkiego, co my tutaj dzisiaj robimy. Aquascaping, czyli takie bardziej artystyczne zakładanie akwariów, możecie zobaczyć tu wszędzie w strefie AMA, tam z tyłu Aquel organizuje konkurs aranżacji 60-litrowych akwariów, czyli tego wymiaru. I chłopaki pokazali naprawdę klasę, zrobili przepiękne akwaria. I to wszystko, co tu widzicie, to jest fajny aquascaping. Dobrze. Akwarium jest Akwarium to jest mały, zamknięty świat. Tworzymy nie tylko krajobraz, drzewka, skałki, korzenie, ale też to wszystko, co otacza to, czyli woda. Na to wszystko musi pięknie współgrać. Żeby dobrze założyć akwarium, zaczynamy od biologii, czyli bakterii. To są bakterie w proszku, które będą działały od podłoża, żeby przyspieszyć dojrzewanie akwarium, czyli cykl azotowy. Z bakteriami akwarium dojrzeje w ciągu około 2 tygodni. Wtedy możemy dopiero wpuszczać jakieś ryby, żeby to ładnie wyglądało. Bo rybki czasem się przydają. Dobrze, zaczynamy po bakteriach. Idziemy z substratem. Substrat jest aktywnym podłożem, które używamy go, żeby nie tylko rośliny fajnie rosły, ale on też stabilizuje parametry wody, czyli skały, które zawsze oddają coś do wody, podnoszą twardość, substratem trochę redukujemy. Akwarium najlepiej się robi od przodu, ja niestety trochę będę musiał pozasłaniać. Lepsze substraty dostępne na rynku działają około roku, półtorej w akwarium. Po tym czasie należy już to akwarium bardziej trochę użyźnić, bo substrat również nawozi rośliny. Dobra. Styl, który zaprezentuję w tym zbiorniku, to jest iwagumi, czyli skalista aranżacja. W ogóle jeszcze może zanim. W aquascapingu wyróżniamy kilka ciekawych styli. Jest to mizube, ryboku, iwagumi i to wszystko to jest Nature Aquarium. Czy użyjemy, tak jak Paweł Mielniczek tam zrobił w rogu, korzenie wystające z wody, z dodatkiem kamieni, czy te korzenie schowamy pięknie pod taflą, to już zależy od nas, ale wszystko w większości ma swoją nazwę. Takie bardziej dziwne aranżacje, gdzie już poszalejemy z kamieniami, to jest ragwork. No, ale my dzisiaj zrobimy trochę bardziej klasycznie, proste iwagumi.
Z przodu akwarium zawsze zostawiamy jak najmniejszą warstwę podłoża i idąc do tyłu jest go coraz więcej. To nam pozwala uzyskać optyczną, dosyć ciekawą głębię. Taka warstwa substratu spokojnie wystarczy, żeby ukorzeniły się rośliny z pierwszego planu. Staramy się układać aranżację wewnątrz akwarium tak, żeby nie dotykała szyby, żeby czyszczenie i serwis tego był przyjemny, bo z doświadczenia wiem, że jeżeli jest ciężko wyczyścić akwarium, to nam się po prostu tego nie chce robić i ono później robi się zielone i traci cały swój urok. W aquascapingu, w ogóle w każdych ciekawszych aranżacjach, kluczową rolę grają detale. Czyli w tym przypadku skruszona skała, dużym młotem, takie detale. To nam optycznie powiększa całe akwarium. A jednocześnie aranżacja nabiera takiej spójności. Nie wydają się to trzy takie osobne kamienie, tylko jedna jakaś tam całość.
proces taki twórczy, układania aranżacji ogólnie zajmuje dużo więcej czasu. Ja trochę wcześniej sobie to przygotowałem. Mniej więcej wiedziałem, jak to ma wyglądać. Wszystko zależy od tego, jaki mamy materiał i co chcemy uzyskać. Ta skała charakteryzuje się tym, że ma bardzo dużo porów. One jeszcze powiększają to akwarium. To wszystko się wydaje dużo bardziej większe niż jest w rzeczywistości. Przy takich punktach, jak mamy tutaj, że jest takie zbocze, to warto też dać troszkę małych kamieni, żeby ten substrat się nie przesypywał i trzymał to trochę w całości. Aquascaperzy i tacy bardziej profesjonalni akwaryści używają bardzo dużej ilości narzędzi. Jednak jeżeli zaczynamy swoją przygodę z tym wszystkim, to możemy się ograniczyć spokojnie do jakichś podstawowych pęset. Nie musimy od razu inwestować Bóg wie jakich pieniędzy. Fakt faktem, że taką pęsetą za kilkaset złotych, tam około 200, dużo lepiej się sadzi te roślinki niż taką sztywniejszą. Ale na początek jak najbardziej można korzystać z tych podstawowych narzędzi. Trzeba sprawdzić po prostu, czy czujemy tą całą pasję i na ile nam się chce w to bawić. Dobrze, jeżeli mamy już przygotowaną aranżację, to stoimy przed wyborem, jakie rośliny tutaj zasadzić. Iwagumi charakteryzuje się tym, że te rośliny są dosyć niskie, są drobnolistne. Przeważnie to są trawniki z Eloharisa, z Monte Carlo Hemiantusa. I tutaj tak zrobimy, z tyłu będą troszkę wyższe rośliny, z przodu będzie bardzo zielony. Dobra. Rośliny sadzimy na sucho, jest wtedy najłatwiej. Znaczy, zwilżamy substrat, ale nie zalewamy jeszcze całego akwarium wodą. Już dużo lepiej wygląda. Gorzej. W aquascapingu, ogólnie w akwarystyce, używamy zasadniczo dwa typy roślin, czyli in vitro z laboratorium, bez ziemi i bez wody i klasyczne koszyki znane od początku. In vitro charakteryzuje się tym, że jest wolny od glonów, od ślimaków. Jest praktycznie bezproblemowe, dużo szybciej jakby rośnie na początku.
koszyki, najbardziej klasyczne. Jeżeli mamy szczęście i kupimy je już z przekształconą formą, na przykład w przypadku łodyg mamy rotale, często one są w emersie, dlatego na początku gubią liście, muszą zmienić tą całą strukturę, ale jeżeli się nam uda, one już wyglądają pięknie, od razu jest elegancko. Eleocharista dzielimy sobie na takie mniejsze części, żeby łatwiej to było posadzić i uzyskać lepszy efekt na początku. Wtedy on się też szybciej rozrośnie. I używając pęsety, jeszcze można trochę zmoczyć. Zasadzamy z tyłu. Eleocharis jest tego typu rośliną, że możemy go mocno włożyć w substrat. Wystarczy, że on troszkę wystaje i tak sobie poradzi. Sadzenie roślin jest dosyć monotonne, ale efekt końcowy zawsze zadowalający, jeżeli się do tego przyłożymy. Czy ma ktoś jakieś pytania w ogóle? No tak. Frodo. To, czy posadzimy Eleocharisa blisko siebie, czy daleko, to zasadniczo nie ma dużego znaczenia, bo on i tak prędzej czy później przy dobrych warunkach panujących w akwarium się rozrośnie. Może jeszcze właśnie o tych dobrych warunkach. Akwarystyka naturalna, cały aquascaping, do tych aranżacji wymagane są pewne rzeczy. Jest to dwutlenek węgla, żeby podkręcić, w ogóle zacząć fotosyntezę u roślin. Dobra filtracja. Przeważnie staramy się wszystko prowadzić na nadfiltracji. Czym lepsza filtracja w akwarium, tym lepsze wyniki. Oświetlenie, w tym wypadku Juwel, ale jest wiele lamp na rynku, które mogą nam zapewnić fajny wzrost roślin. Na Juwelu, kazali mi to powiedzieć sponsorzy, są bardzo fajne lampy. Też można fajnie wybawić rośliny. Ta lampa ma akurat ciekawą aplikację, którą możemy się pobawić trochę kolorami. Myślę, że na końcu to pokażemy. Thank you.
Tak samo jak substratem, którego jest z przodu mniej, a z tyłu więcej, tak samo dobieramy roślinność. Z przodu zawsze idą niższe rośliny, jak najniższe, do tyłu coraz więcej. I wagumi raczej nie wymaga wysokich łodyg z tyłu, ewentualnie viviparę, która jest taką samą trawą, tylko dużo dłuższą. Ona dodaje delikatności, ale jednocześnie zagięta przy tamtej tafli wygląda po prostu fenomenalnie. Dobrze. Używając roślin z in vitro, należy je po prostu wyjąć z pożywki, w której sobie rosły w laboratorium. Można opłukać, nie trzeba. Tak samo jak w przypadku koszyków, robimy z tego mniejsze porcje. W akwarystyce naturalnej dążymy do tego, żeby nie było jednolitych struktur, żeby wszystko nie było tak zbyt idealne, symetryczne, dlatego rośliny takie trawnikowe fajnie jest przemieszać mniejszymi, większymi, żeby to nie było super regularne. Dobrze, plan na to akwarium był taki, że jednak większość aranżacji będzie w Eleoharisie, ale i w Monte Carlo. Najwygodniejsze do kupienia Monte Carlo jest na takich siatkach. Sadzenie tego jest bardzo, bardzo proste. Czasami nawet nie ściągamy tej siatki z lenistwa, ale to jakby nie szkodzi. Tak, i teraz to będzie trochę straszne to, co zrobię, bo użyję kleju. Cyjanoakryl w wodzie jest całkowicie jałowy, nie reaguje, on od razu zastyga. Śmiało możemy zrobić coś takiego. Parę punktów. O. I teraz, żeby jeszcze nie zakryć tych fajnych części na skałach, tutaj mamy taki brzydki fragment. On jest dosyć taki ścięty. Monte Carlo jest rośliną, która sobie równie dobrze radzi w podłożu, co na skale. To jest po prostu kwestia nawozów, które będziemy później wlewać do wody. Przycinane Monte Carlo z tej strony pod wpływem mocnego światła zacznie się tak ciekawie płożyć. Wtedy je kontrolujemy, znaczy cały czas wszystkie rośliny kontrolujemy zawsze nożyczkami. To, czy ona urośnie taka, czy taka, w większości to jest nasz wybór. Dlatego jak chcemy, żeby to Monte Carlo się płożyło po tej aranżacji, zależy tylko i wyłącznie od naszego serwisu i ostrych nożyczek, jakie posiadamy. To jest chyba w większości znany mały heniek. Bardzo przypomina takie małe Monte Carlo. Dlatego idzie z przodu.
I teraz przedstawiam Państwu sadzenie dla bardzo leniwych ludzi. Klej. Cztery kropeczki. Kładziemy, delikatnie to masujemy, bierzemy troszkę substratu. I dociskamy. Ono nie powinno wypłynąć, jeżeli tak, to znaczy, że coś zrobiliśmy źle. Ewentualnie można trochę detali wziąć i podociskać. Ono sobie doskonale poradzi. Można to wziąć i sadzić kawałek po kawałku, ale komu się chce. Takie 3-4 krople kleju za bardzo nie mają wpływu na system korzeniowy rośliny, więc nic jej się nie stanie. I nie należy zapominać o wzraszaniu tych wszystkich roślin. Tak jak wcześniej mówiłem, unikamy takich równych u jednej rośliny polanek i przeplatamy w tym wypadku tego hemiantusa Eloharisem małym. W miarę upływu czasu on się fajnie przebije przez ten trawnik i stworzy bardzo fajną strukturę. Do przyklejania roślin najlepsza jest taka kropelka gęsta. Ta rzadka jest używana przez nas, przez niektórych, do klejenia skał i korzeni. Ona się wtedy fajnie rozpływa i można szybko to skleić. Gęsta lepiej trzyma rośliny tam, gdzie chcemy i się szybko tak nie rozlewa po liściach. Dlatego jest chwila czasu, żeby to fajnie później, nawet pod wodą można kleić. Ona szybko zastyga w momencie kontaktu z wodą, natomiast jeżeli załóżmy, tam w tamtym juwelu, który robiłem, musiałem dokleić parę bucefalandr, jak już było zalane wodą. Więc polaną bucefalandrę docisnąłem do korzenia i obróciłem. Wtedy ten klej się rozlał i się wszystko ładnie skleiło.
Czy są jakieś pytania odnośnie tej bardzo dziwnej techniki sadzenia roślin? Nie ma? Dobrze. Słucham. A... Być może. Jest jakaś mała szansa. Raczej nie. Na Anubiasach rosną kwiatki, na bucefalandrach. One potrafią w wodzie jak najbardziej zakwitnąć. Zaraz je też będziemy sadzić. Elo, Haris poradzi sobie spokojnie, żeby się przebić przez te skałki. Jemu wystarczy troszkę światła i już się tam porozpełza ładnie. Dobra, i teraz moja ulubiona roślina w aquascapingu, czyli wspomniana wcześniej bucefalandra. Dobrze widać? To jest taka bardzo ciekawa roślinka. Ona rośnie zarówno na skałach, na korzeniach, w naturze przeważnie przy rzece, gdzieś tam na skałach, na potokach, przy potokach. Bucefalandrę również potraktujemy klejem, ale nie za mocno. Delikatnie na kawałku korzenia. Jednakże, jeżeli mamy taką możliwość, śmiało możemy bucefalandrę wcisnąć między skałę, to równie dobrze sobie poradzi. Czyli na przykład mamy tutaj, między tymi skałami, taką ciekawą przerwę i została zafugowana roślinami. Bucefalandra nie lubi za bardzo mocnego światła, zresztą tak jak anubiasy, więc w takim miejscu sobie też fajnie poradzi.
zasadą, którą się kierujemy zakładając akwarium, jest to, że czym więcej roślin na start, tym start tego akwarium, uruchomienie tego całego ekosystemu jest łatwiejsze, więc nigdy nie oszczędzamy na roślinach. I tu się pojawia też od razu kwestia przygody. Jeżeli zaczynamy z akwarystyką w tym wydaniu, z aquascapingiem i marzy nam się takie wielkie, fajne akwarium, a nie jesteśmy pewni co do rezultatów, zaczynamy sobie od 60, to jest taki optymalny wymiar, żeby jeszcze nie wydać za dużo na to wszystko i sprawdzić, czy po prostu sobie z tym poradzimy. Przeważnie się to udaje, bo to tylko tak wygląda, że to jest takie trudne. Teraz najciekawsze, żeby udowodnić wam, że te rośliny, które przykleiłem do podłoża, a nie włożyłem pensetą, się będą trzymały, nie zaleję tego wodą. Mi się po prostu nie chce. Żartuję. To akwarium będzie uruchomione metodą suchego startu, czyli jest to taki, taka metoda uruchomienia akwarium na sucho bez wody. Znaczy jest to wilgotne, świecimy to 10 godzin dziennie nawet, ale nie zalewamy tego, nie uruchamiamy filtracji. To będzie zastreczowane. I przez powiedzmy 3-4 tygodnie, dopóki rośliny się super fajnie nie rozrosną, nie zalejemy tego wodą. Można to zalać od razu i uruchomić całą filtrację i zrobić to klasycznie, ale metoda suchego startu sprawdza się na warsztatach. Nie trzeba później tej wody wylewać, żeby to przenieść do domu. A tak naprawdę metodą suchego startu ograniczamy sobie rozwój glonów na początku. To jest bardzo przydatne w przypadku takich dioram, czyli tych poklejonych super korzeni z bardzo dużą ilością roślin. To wszystko sobie fajnie porasta bez wody, dopiero wtedy to zalejemy i start tego akwarium jest zupełnie inny. Są jakieś pytania? Nie ma. Jeszcze powiem coś a propos świecenia. W suchym starcie, czy będziemy świecić 10 godzin, czy 6, to jakby nie ma znaczenia. Tu się glony nie zrobią, bo nie ma po prostu wody. Jeżeli mamy akwarium już zalane od początku, pierwszy tydzień to jest 6 godzin świecenia i tego światła dokładamy godzinę tygodniowo, idąc do 8, do 9, bo tyle tym roślinom wystarczy. I ograniczamy sobie tym samym rozwój glonów, ewentualny oczywiście. Dobrze. Jeżeli jesteśmy zadowoleni z aranżacji, a jest to tylko i wyłącznie sprawa indywidualna, bo poczucie piękna jest bardziej subiektywne, to możemy zakończyć pracę i albo wlać to wodą, albo zastreczować i puścić to tak zwanym suchym startem. Dziękuję.